Jestem z Przedzierzyna. Skąd przyjechałeś? Z Brześć. Komu kibicujecie? Pod Beskidziu. Pod Beskidziu. Na Wiśle. Wiśle. Skąd jesteście? Z Brześć. 22 maja, tuż przed godziną 15, kibice z Brzeszcz, z Bielska-Białej i nie tylko wypełnili stadion Pasjonata w Dankowicach, gdzie mecz rozgrywały dwie drużyny T-Mobile Ekstraklasy. TS Pod Beskidzie Bielsko-Biała i Wisła Kraków. Pod Beskidzach? W Dankowicach kibicuje się Dankowicą przede wszystkim. A sympatycznie? Zdecydowanie Pod Beskidziu. Trenują u nas tutaj, młodzi chłopcy mają z nimi kontakt, także absolutnie Pod Beskidziu. Dzisiaj w pierwszym składzie? Nie. No ja powiem tak, odbywają się często mecze kontrolne w ośrodkach sportowych, ale wyizolowanych gdzieś poza większymi miastami. A tutaj mamy również niedaleko, co prawda, od Bielska-Białej, ale ośrodek, na terenie którego gościmy, nie tylko grając sparingi, ale też trenując. I przyznam się szczerze, takiego zapotrzebowania na tego typu mecze, no chyba się tutaj nikt nie spodziewał. Wisła, jak tutaj zawodnicy Wisły wchodzili na stadion, jak wychodzili na rozgrzewkę, także działacze, sztab trenerski byli bardzo pozytywnie zaskoczeni i gdy nadarzy się taka okazja w przyszłości, myślę, że tego typu mecze jeszcze będziemy powtarzać, także z Wisłą Kraków. Świetnej atmosferze podczas spotkania sprzyjała piękna pogoda. Będzie bardziej piknikowo czy sportowa walka? No podejrzewam, że chyba piknikowo, bo to takie już posezonowe, tak jakby powiedzieć, sparing roztrenowania i mam nadzieję, że to jednak trochę walki będzie, ale nie bez przesady, żeby nie było kontuzji i nic takiego. Trudno wyczuć, czy dadzą coś z siebie. No już niby po sezonie, ale nóż widelec. Może będzie ciekawie. Pierwszą bramkę w spotkaniu zdobyli górale. W 16 minucie po tym podaniu Demiana do siatki trafił tegoroczny debiutant Damian Nowak. Potem dwa razy trafiała Wisła, a konkretnie testowany przez drużynę piłkarz z Hondurasu Romel Kyoto. Po pierwszej połowie kibice Podbeskidzia mieli mieszane odczucia. Oj, marnie. Niestety bardzo, bardzo powoli leci. Właśnie piknikowy nastrój bardziej. Tak jest, no z dziećmi kiełbaska. A dzisiejsze spotkanie, myślę, taki fajny piknik, prawda? Bo zjechaliśmy do kapitalnej miejscowości, fantastyczne boisko, tyle ludzi. No sportowo powiem, jest bardzo fajnie, miło, sympatycznie. Nie żal tak bardzo straconych bramek? Nie żal, nie, absolutnie. Że tak stracone trochę piknikowo? Tak jest, tak, stracone piknikowo. Myślę, że jeszcze pokażemy góralski charakter i powalczymy. Coś tam strzelimy naszym kibicom. A myślę, że Wisła swoim kibicom coś tam pokaże fajnego. Najważniejsze, że jest miły dzień, fajnie się dzieje. A jak mecz podoba się prezesowi TS Pod Beskidzie? Bardzo się podoba. Próbujemy nowych zawodników, w związku z czym no jest to zawsze taka ważna okazja do tego, żeby zobaczyć coś nowego. Wszystko jest okej. Okay. Fajnie obieg, my jesteśmy blisko zaprzyjaźnieni z pasjonatem, także tym bardziej nam się podoba. W drugiej połowie piłkarze TS Pod Beskidzie pokazali góralski charakter. Tu Mariusz Sacha walczy heroicznie o piłkę. A to już chwila przed ostatnim gwizdkiem. Wiadomo, trochę przypadku na Mariusz chciał wrzucić, odbiło się gdzieś tam od obrońcy, czy bodajże od defensywnego Wilka i wpadło. No akurat na pewno jest, no, nie bramkę stracimy w 90 minucie, to bez tak bardzo prosty sposób i to najbardziej boli, bo mogliśmy spokojnie to spotkanie wygrać. Mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, ale najważniejsze, że pograli ci chłopcy i to jest też bardzo ważne dla mnie. Powiem szczerze, no obiektywnie patrząc, to bardziej pod dyktando Wisły, no jednak oni więcej grali piłką i bardziej poukładany zespół, mimo że też tam grało dużo młodych zawodników, jednak ta kultura gry u nich była dzisiaj zdecydowanie lepsza. No ale cieszy ten remis, wymęczony i przypad trochę szczęśliwy, może tak powiem, ale fajnie. W ogóle mówiąc o zawodach kontrolnych, w kategoriach wyniku się no nie brał za jakieś podsumowanie, bo wydaje mi się, że tu mieliśmy zupełnie inne cele. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na frekwencję. No, dla tak licznej ilości widzów to aż przyjemnie wyjść i grać. Dlatego byłem niezmiernie sfrustrowany po pierwszej połowie, kiedy nie jesteśmy zespołem od Wisły gorszym, tracimy bramki w sposób
iście szkolny niemalże po błędach indywidualnych. No i z meczu, którym mamy posiadanie piłki, nie ma przewagi Wisły ani naszej, robi się 1-2. Dlatego chciałem troszeczkę podgonić kota w przerwie, żeby dać tym właśnie widzom satysfakcję, żeby przynajmniej tą bramkę na 2-2 zdobyć. Szkoda, że nie udało się strzelić wcześniej, bo miał i Mariusz Sacha, miał i Sylwek Pateju głową i przepięknie obronił zresztą w kilku sytuacjach Miśkiewicz strzał Mateja Nadera, także to były sytuacje, które powinny zakończyć się bramkami. Natomiast no, centroszczał, bo tak bym określił to uderzenie Mariusza Sachy, dał nam, myślę, że zasłużony w przekroju całego meczu remis. Ciężko było w tym słońcu? Przyjemnie ogólnie, dużo ludzi było, także zadowoleni jesteśmy. Oprócz podstawowych graczy TS Podbeskidzie tego dnia na boisku pojawili się także zawodnicy młodej ekstraklasy, tacy jak Maksymilian Wojtasik, Dawid Nagi, Daniel Gołuch, Daniel Bujok. No, ale oni od pewnego czasu te z nami trenują, także czy są nowi, to ciężko powiedzieć, ucząc się tej piłki seniorskiej, można powiedzieć, i dobrze to wygląda. Już spotkaliśmy też zbieraczy autografów. No, do Małeckiego. Ja też. Ja mam Majeckiego. Małeckiego. Ja też mam Małeckiego. Ja też mam Małeckiego. To numerem 11. I na butach też? No, na butach na wszystkim zbierają. A dlaczego kibicujecie Podbeskidziu? Dla mnie najlepszy klub.